Dzień dobry Państwu. Kamil Mazur z tej strony. Dzisiaj słyszymy się w temacie webinarów, piktogramów, webinaru na temat piktogramów. Temat mi dość bliski, bo z piktogramami pracuję na co dzień, a z piktogramami ogólnie spotykamy się wszyscy codziennie, praktycznie w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Zacznę od takiego jakby wstępu, czym jest piktogram. Piktogram. Nazwa piktogramu pochodzi od połączenia greckiego i łacińskiego członu. Łaciński człon pictus, znacząco narysowany, i gramma z greki, które oznacza pismo. To sposób graficzny na przedstawienie pojęcia, tak żeby przekazać jakąś informację, która nie będzie opisana, tylko będzie właśnie w sposób wizualny przedstawiona. Przykładami piktogramów z historycznych są na przykład hieroglify, nie historycznych, ale używanych w codzienności w przestrzeni publicznej, to znaki drogowe, ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe i inne tego typu. Również emotikony, emojis i buźki, których używamy na co dzień w komunikatorach, czy w wiadomościach, SMS-ach i w mediach społecznościowych, to również są piktogramy. Piktogramy mają różną formę, mogą być monochromatyczne, mogą być kolorowe, wszystko zależy od tego, w jaki sposób mają być prezentowane, w jakiej przestrzeni i jak mają być używane. Piktogramy też często pojawiają się w sygnetach logotypów. I ciekawym przykładem jest logotyp Bluetooth. Zaraz pokażę. Wszyscy prawdopodobnie go znamy. Wyświetla się wtedy na telefonach. Korzystamy z tego również i na komputerach i innych bezprzewodowych urządzeniach, które łączą się przez ten standard Bluetooth. Logo to, które również funkcjonuje jako piktogram, oznaczający możliwość połączenia się przez standard Bluetooth. To jest połączenie dwóch runów z alfabetu runicznego, Haglas i Berkana, które są odpowiednikami liter H i B, które z kolei odwołują się do inicjałów pierwszego króla Wikingów, Harolda Siedmiozębnego, którym fascynował się autor standardu Bluetooth. I przejdźmy do konkretów. Sposób, który dzisiaj zaprezentuję, będzie kreskowy. Postaram się pokazać piktogramy, które nie będą miały wypełnień, będą zrobione samym konturem. Oczywiście mogą być też inne typy piktogramów. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, w jakim miejscu będą prezentowane. Ja dzisiaj przygotuję piktogramy, które pokażę, jak przygotować piktogramy, które mogą być zarówno używane, jak i w przestrzeni publicznej i na jakichś materiałach drukowanych, na stronie internetowej, w aplikacjach i innych kanałach używania. Na początek proponuję, żebyśmy narysowali sobie smartfon. Wszyscy mniej więcej wiemy, jak wygląda. Używam do tego narzędzia do rysowania prostokąta. I teraz będę chciał skorzystać z zaokrąglenia narożników. Nie będę wpisywał na razie nazwy, tylko zobaczę, jak to wygląda. Aha, mam zablokowane, powinienem zablokować równoległe zaokrąglenie wszystkich narożników, więc zmieniam to ustawienie jeszcze raz. Zmieniam to ustawienie na 0, żeby wszystkie się później symetrycznie zaokrąglały. I w ten oto sposób zaokrąglone. Ustalam tutaj, że na mniej więcej 2,5 mm promień zaokrąglenia narożnika. Zmienię sobie wielkość, grubość konturu. Może na więcej, na 2. Oczywiście te piktogramy później mogą być skalowalne, ale proponuję zachować później. Jeżeli, powiedzmy tak jak teraz, zrobię jakiś zespół piktogramów, które będą używane w ramach jednego serwisu internetowego na przykład, to proponuję, żeby zachować tą samą grubość linii rysunku, żeby wszystko po prostu ze sobą było spójne. Ok, zarys prostokąta smartfona już mam.
Rysuję sobie kolejny. Aha, od razu, jako że wszystkie elementy, które teraz rysuję, przede wszystkim teraz te prostokąty, które narysowałem, mają domyślnie ustawioną grubość konturu 0,2 mm. Ja chcę sobie zmienić, jako że wszystkie elementy, które będę rysował, będę chciał, żeby miały odpowiednią grubość konturu, to w takim razie powinienem w tym miejscu. Nie, jeżeli w przypadku, kiedy nic nie jest zaznaczone na obszarze roboczym, klikam dwukrotnie tutaj na właściwości konturu, zaznaczam, że te zmiany mają się stosować do rysunku, klikam OK i wyświetla mi się okno do ustawień konturu. Wybieram sobie grubość taką, jaką wcześniej sobie tu ustaliłem, czyli 2,5 mm. Dodatkowo jeszcze zaznaczę od razu zaokrąglenie narożników i nakrywkę okrągłą, żeby te wszystkie krawędzie, końcówki, linii i tak dalej były zaokrąglone i to wszystko ładnie będzie się ze sobą spinało. I teraz po narysowaniu kolejnego obiektu już ma te właściwości, które zastosowałem tam, czyli zaokrąglone narożniki i odpowiednia grubość konturu. I rysuję dalej piktogram. Mam już włączone przyciąganie do obiektu i do strony. W tym projekcie raczej nie będę używał prowadnic, ale w razie czego w tym miejscu można dodatkowe właściwości przyciągania ustawiać. Strona też być może mi się nie przyda, ale też czasami po prostu się przydaje, więc zostawiam włączoną tą opcję, natomiast przyciąganie do obiektu w tym przypadku mi się bardzo przyda. Rysuję dalej. I na górze zrobimy zarys głośnika, który wyśrodkuję, on zazwyczaj jest na środku. Tak, na środku, jeszcze sprawdziłem na swoim telefonie. Rysuję dalej. Tu trochę za mało miejsca zostało, więc to zmienię. Żeby wyśrodkować ten element w polu, w którym jest, w którym został wpisany. Ja roboczo rysuję sobie dodatkowy taki element, do którego będę wyrównywał, czyli łapię najpierw ten element, który chcę wyśrodkować, któremu chcę nadać pozycję i potem ten, który jest jakby macierzem do wyśrodkowania i wybieram skrót klawiszowy E, czyli wyśrodkowanie wyrównanie obu środków, wyrównanie tego elementu, który pierwszy zaznaczyłem, zostaje wyrównany do środka tego elementu, który został zaznaczony na samym końcu. Skrót klawiszowy skrótem klawiszowym, ale w razie czego opcja ta jest w menu obiekt, wyrównanie i rozkład. I tutaj wszystkie te skróty klawiszowe są opisane. Tu właśnie chodziło o to, o tą opcję wyrównać środki w pianie. Dla przykładu. Przesunę sobie ten element i chcę, żeby on był na wysokości środka tego elementu. Zaznaczam najpierw ten, który chcę przenieść, potem ten, który jest wzorem. I dla porównania obiekt, wyrównanie rozkład, wyrównanie środki w pianie. Oto jest. OK. W tym miejscu jeszcze powinna być kamerka. Nie musimy aż tak dokładnie rysować piktogramów, na przykład ze smartfonu, chociaż i tak ten będzie mało szczegółowy, ale w tym przypadku akurat możemy sobie pozwolić na takie szaleństwo, żeby dorysować jeszcze tą kropkę kamerki, bo to jest drobny, drobny punkt. Rysuję to jako koło, nadając jej wymiary, które odpowiadają wielkości konturu w tym piktogramie. Usuwam kontur i nadaję mu wyrównienie czarne, tak żeby pasował. Można to byłoby jeszcze zrobić w ten sposób, ale osobiście nie jestem zwolennikiem takiej kombinacji, bo to wprowadza w błąd, później może być kłopot, na przykład sam ten kształt różni się od koła, zresztą możemy porównać. Ten zamienię na krzywę, przekształć kontur w obiekt. I można zobaczyć nawet, że tutaj są dodatkowe dwa punkty, czyli to, ten obiekt nie jest kołem, tylko jest prostokątem o maksymalnie zaokrąglonych rogach.
Więc jest to kształt owalny, owalno-podobny, ale nie jest koła. Więc tak dla samej higieny pracy po prostu wolę zrobić to nie konturem, tylko kształtem, który ma wypełnienie. I na dole przydałby się jeszcze jakiś klawisz, ale to możemy zrobić też używając tego konturu, tej linii, którą tutaj wykonałem. Tak samo chcę ją wyrównać na środku tej powierzchni, którą mam na dole. I troszkę zmniejszę, bo zazwyczaj te klawisze na dole są takie wąskie. Przynajmniej w telefonach nowej generacji. Owszem, można byłoby też polemizować, czy to wygląda jak każdy smartfon. To po prostu jest zajawka, jak wygląda telefon mniej więcej, żeby pokazać, że to, powiedzmy, on ma się odnosić do produktów albo do funkcji jakiejś, nie wiem, serwisu internetowego, które są dedykowane smartfonom, a nie pokazać na przykład konkretny smartfon, że to tylko i wyłącznie dla niego jest. Więc grubsza piktogram telefonu mamy mniej więcej skończone, ale myślę, że można byłoby coś tutaj jeszcze pokombinować, żeby on bardziej wyglądał. A to już jest kwestia kosmetyki. Natomiast właśnie dbam o to, żeby wszystkie elementy były odpowiednio wyśrodkowane, żeby te odległości między linią rysunku, a między liniami rysunku były równe, żeby no, wyglądało to po prostu dobrze. Bo gdyby to było ręcznie wyśrodkowane, to można byłoby tak powiedzmy to zrobić. No, nie wyglądałoby to zbyt ostatecznie. Także tak jak w poprzednim przypadku, ze względu na higienę pracy, ja lubię zrobić to dokładnie tak jak na automat podpowiada pod względem wyśrodkowania. OK. Grupuję sobie ten piktogram. Mogę odsunąć na bok, nie mogę rysować obok. Ten można uznać, że jest skończony. Kolejny piktogram. A jednak narysuję sobie, zrobię sobie prowadnicę, żeby wiedzieć mniej więcej, żeby wszystkie były podobnej wysokości albo w podobnym guście. Włączyłem przyciąganie do prowadnic i rysuję sobie koło, znaczy okrąg, póki nie ma wypełnienia, to jest okręgiem, które będzie głową. Dodatkowo rysuję kolejne koło, które będzie symbolizowało tułów. Zamieniam to koło na krzywo, bo dopóki nie zmienię na krzywo, to ten obiekt jest cały czas kołem. On nie ma punktów, które mogę sobie rozciągać i zrobić z tego jakiś eliptyczny kształt, tylko po przeciągnięciu będzie się robić wycinek koła na przykład. W każdym razie ten obiekt póki co zachowuje właściwości koła foremnego i jest zablokowany jako koło. Żeby edytować go jako krzywo, muszę zamienić go na krzywo i mogę to zrobić albo w menu obiekt przekształć kontur, nie, przekształć krzywę, albo skrótem klawiszowym, który tam też był opisany, Ctrl-Q. I po zamianie na krzywo mam już kształt, który jest złożony z czterech punktów, czyli tak jak powinno być. I do tego mi będzie potrzebna tylko połowa tego konturu, więc łapię jeden węzeł, który wiem, że na pewno mi się nie przyda i poruszanie go nie założy mi koncepcji całego rysunku i wybieram opcję rozłącz krzywą w tym punkcie. Zaznaczam oba punkty, usuwam je i zostawiam mi wycinek okręgu. Przenoszę go do rysunku i dostosowuję do wielkości. No, jest trochę za duży. Więc tak naprawdę w porównaniu z tym piktogramem telefonu, ten człowieczek powinien być trochę mniejszy. No i w ten sposób mamy piktogram osoby. Może się to odwoływać na przykład, nie wiem, na stronie kontaktu możemy coś takiego umieścić, albo jako piktogram sekcji, w której jest opisana kadra, zespół. Możemy zrobić grupę osób z tego samego piktogramu. To trochę niżej przesunę i tą z kolei trzeba będzie przyciąć. Narysuję sobie teraz roboczo okrąg, który będzie wielkości tego, z którego wykonałem
ten zarys tułowia. To sobie zdejmę z niego szerokość, która jest tu również średnicą. I zmienię tutaj. I ten okrąg, który stworzyłem teraz, posłuży mi jako ścieżka do przecięcia tego drugiego ludzika. Ale coś mi tutaj nie gra. Widzę, że coś nie tak, nie spotkały się odpowiednio te krzywe, więc łapię za punkt, za węzeł w jednym objeździe i przesuwam do węzła w drugim, tak żeby się odpowiednio stykały. No i teraz wszystko dobrze pasuje. No i przecinam sobie w ten sposób. No, drugim analogicznie mogę zrobić tak. I do przecięcia. I w ten sposób mamy piktogram grupy. No może wyglądać trochę inaczej, to ustawienie osób może być inne, wszystko też zależy od tego, jakie mamy, możemy mieć miejsce. Fajnie jest, jeżeli jest możliwość edytowania piktogramów, że one nie są faktycznie takie pobrane z internetu i później na przykład nie wiem, źle kadrowane, więc fajnie, jeżeli jest możliwość edycji tych piktogramów do strony internetowej. Dobrze, jedźmy dalej. Mamy już piktogram telefonu, smartfona, piktogram człowieka. Teraz narysuję piktogramy, które są bardzo proste, natomiast służą do nawigacji na przykład na stronie internetowej czy w aplikacji. Najbardziej podstawowa i jednocześnie najbardziej czytelna strzałka, którą mogę narysować albo używając rysunku ręcznego, narysować w ten sposób krzywą, ale żeby zachować swój pomysł akurat w tej chwili, czyli żeby te wszystkie kąty były proste, rysuję sobie prostokąt, kwadrat w tej chwili. Również zamieniam go na krzywę, żeby móc manipulować węzłami. Usuwam, rozłączam krzywą, usuwam dwa węzły, które się stworzyły z tego jednego i w ten sposób mam taki oto narożnik, jakby, który posłuży mi jako strzałka do przesuwania wstecz, żeby iść dalej, żeby przejść na górę strony. Ups, za daleko przeciągnęłam. Do odwracania o równą wartość stopniową używam Ctrl. Po złapaniu za te strzałki do obracania obiektu, cały czas trzymając lewy klawisz myszy, trzymam również klawisz Ctrl i on obraca się o pełną wartość, chyba 15 stopni, jeżeli dobrze pamiętam. 15 stopni, tak, dokładnie, co 15 stopni. I w ten sposób odwracam sobie go do góry, więc to jest, powiedzmy, powrót na górę strony i odbiję go w poziomie, jest przejście na dół strony na przykład. Albo przewijanie niżej, jeżeli ktoś na przykład ma ochotę zrobić sobie w swojej aplikacji albo na stronie internetowej słuchać. Można je troszkę zmniejszyć, żeby trochę bardziej pasowały do pozostałych. No okej. Okay. I załóżmy, że na stronie internetowej są produkty, które dotyczą obsługi monitora albo komputera. Narysujemy monitor. Aż tak panoramiczny chyba nie. Mniej więcej takiej wielkości. Jeżeli byłby problem z określeniem proporcji, bo na przykład nie wiem, został, powiedzmy, narysowałby się taki piktogram, taki prostokąt do piktogramu monitora. Warto jest też, powiedzmy, przypomnieć sobie mniej więcej, jakie proporcje mają ekrany komputera. Ewentualnie można się posiłkować zdjęciami. No w tej chwili ten kształt, który tutaj narysowałem, w moim odczuciu wyczerpuje tą moją satysfakcję, że tak powiem, do rysowania akurat kształtu ekranu, wydaje mi się w miarę odpowiedni. Oczywiście są ekrany szersze, panoramiczne, są wyższe, są też monitory, które mają ekran pivot, czyli są obrotowe.
ale to nie o to w tej chwili chodzi, tylko o to, żeby po prostu pokazać, zasygnalizować, że jest to produkt, że jest przy tym jakiś produkt, który służy do obsługi monitora albo komputera. Narysowałem sobie to w ten sposób. Mogę trochę wyciągnąć tą nóżkę, żeby może bardziej przypominał kształt. I dla efektu, żeby rozróżnić to od jakichś innych kształtów, tutaj takie bliki robię, jakby odbłyski w ekranie. Mogę sobie to też wyśrodkować na tym obiekcie, używając tych samych skrótów klawiszowych, o których mówiłem wcześniej, które odnoszą się do wyrównania i rozkładu w menu obiektu, czyli tutaj. Ja w tej chwili używałem skrótu do wyśrodkowania w poziomie? Tak, w poziomie i w pionie, czyli C i E. I mamy gotowy piktogram monitora. Ewentualnie jednostkę centralną można do tego dorysować, jeżeli jest potrzeba, też po prostu kąt jakiś taki wymiar wysoki. Z tym, że tutaj już musiałoby być parę elementów, które mogą trochę jakby zakłócać odbiór tego piktogramu, więc obawiam się, że na przykład próba zastosowania takiego piktogramu jednostki centralnej może być, bez podpisu, może być nietrafiona. W razie dobrze to może na przykład wyglądać jak jednostka centralna albo jak szafka z przebierania, z garderoby. Ale jeżeli jest potrzeba, jeżeli na przykład wystąpiłoby to obok monitora, no to wtedy to całość tworzy jakąś spójną koncepcję i wtedy faktycznie odbiór tego rysunku jako jednostki centralnej nie jest aż tak zakłócony. Dobrze, to teraz powiedzmy, że na tej stronie internetowej są rozwiązania, które pasują również do telewizora. Więc pożyczyłem sobie ten rysunek, który już wykonałem dla monitora. Usuwam nóżkę i z premedytacją, mimo że już nowe telewizory nie mają takiego wyglądu, ale wciąż niezmiennie, tak jak słuchawka telefonu kojarzy nam się z kontaktem telefonicznym, tak samo telewizor z antenką utkwił nam w pamięci i proponuję tego nie zmieniać, bo jednak piktogramy, które odwołują się tak sztywno do nowinek technicznych, mogą być też trudno czytelne. I w zasadzie to można potraktować jako telewizor. Ewentualnie, jeżeli jest potrzeba, można byłoby również do tego dodać ramkę, ale nie dodam jej ręcznie, tylko dodam jej używając obrysu. Obrys wewnętrzny i wpuścimy go na 5 mm w głąb, powiedzmy, o, i w ten sposób już bardziej wygląda jak telewizor. Ewentualnie, jeszcze dodatkowo pokażę, co zrobić. W tej chwili ten obiekt, czyli ten prostokąt, który wcześniej był narysowany, plus ten obiekt, tworzą jeden obiekt, połączone są ze sobą. Więc żeby te dwa elementy funkcjonowały osobno, musi być zaznaczony ten element przez sam obrys, w sensie klikając na sam obrys, na ten obiekt, który został stworzony podczas tworzenia obrysu i w menu obiekt klikam grupa, rozłącz grupę obrysu na warstwie pierwszej i tutaj już są wtedy dwa osobne. I to samo robię tutaj, tylko że już skrótem klawiszowym Ctrl K. I żeby jeszcze dodatkowo przypominało to starego typu telewizor, można tutaj zrobić jeszcze pokrętła. 2,5 mm. Wypełnienie czarne bez konturu. Moment. Pokrętła. Program i głośność.
A to w takim razie mogę zrobić większe, jeżeli jest to tyle miejsca. Też nie będzie wyglądało jak mikrofalówka. No to w takim razie zostawmy to tutaj. Wyrównam sobie środek do linii konturu. Przesunę. No i wygląda jak telewizor. Faktycznie bardzo podobny do mikrofalówki, ale w mikrofalówce jeszcze bym trochę rozszerzył tą część i oddzielił tą część szybką. Wtedy bardziej będzie. Zresztą mogę od razu ustawić. Ok, to usuwam antenkę. Dodatkowo rysuję prostokąt taki o, odcinający drzwiczki mikrofalówki. To trochę powiększę. I też zastosuję obrys o te 5 mm, żeby złapać sobie krawędź. Wykorzystałem ten sam prostokąt, mimo tego, że zrobiłem sobie obrys, dlatego żeby zachował właściwości prostokąta. Bo ten obrys powstający nawet na obiekcie prostokątnym, zaraz zobaczymy, zresztą zbyt duży to zewnętrznie zrobię. Ten powstający obiekt po obrysie już nie ma tych właściwości prosto. A nie ma właściwości prostokąta. Aha, czy to jest różnica nowego korela? Tak. Między nowym koronem a starą wersją. Ok, czyli moje przyzwyczajenia mogę sobie zdarować. W każdym razie tak, rysuję sobie tutaj takie okienko, które byłoby wyświetlaczem. I tu jednak pokrętło zrobię większe. Więc takiej wielkości wystarczy. Jeszcze dla przykładu zrobię sobie obok, no też mi tutaj nie gra w tej mikrofalówce, więc zrobię sobie wersję z instrukcją bez wyświetlacza, tylko takimi jakby notatkami. Zdarzają się takie notatki na mikrofalówce. Może no bardziej mi to przypomina chyba mikrofalówkę, ale z jednym. Dobrze. To sobie grupuję, zostawiam. I co dalej? Wróćmy do tematu komputerów. Spróbuję narysować laptop jeszcze. Wykorzystam sobie kształt ekranu z poprzedniego rysunku. Rozgrupowuję, usuwam niepotrzebną antenkę. To będzie zarys ekranu. Zrobię sobie znowu obrys o te 5 mm, tylko że wewnętrzny. Rozdzielam grupę obrysu. I rysuję sobie teraz podstawkę laptopa. Będzie troszkę większa. Tutaj zrobimy wycięcie, które będzie symbolizowało touchpad na laptopie. Dosuwam to do środka tego obiektu, znajduję sobie, trzymając za punkt środkowy tego prostokąta, znajduję sobie środek, bo blisko jest też punkt środkowy linii tego dużego prostokąta, natomiast tutaj jest środek tego oto. I robię sobie wycięcie. Może zrobię to jeszcze raz dla przykładu. Zaznaczam najpierw ten element, który narysowałem, który ma być ścieżką do wycięcia. I ten, w którym ma zostać wycięta. I używam narzędzia przetnij. Jest już przecięta. Teraz tylko jeszcze muszę się zająć. A, tu już nadam wypełnienie temu elementowi, bo się przyda. Zajmę się teraz tym prostokątem. Rozłączę go, przekształcę go w krzywę, rozłączę krzywą, tylko że w
stworzę do tego specjalnie węzeł roboczy, bo ten węzeł i ten węzeł mogą mi się przydać. I rozłączam krzywą, usuwam te dwa punkty. I myślę, że jeszcze można coś z tym pokombinować, bo nie wygląda wystarczająco satysfakcjonująco dla mnie. Ale teraz już jako właśnie taka jakby zajawka tego, że to jest laptop, wystarczy. Warto robić piktogramy, które nawet nie do końca dosłownie pokazują wszystko, bo idąc tropem dosłowności można zacząć tworzyć piktogramy, które będą przerosną formę nad treścią i będą bardziej komiksami niż piktogramy. Więc w piktogramie chodzi o to, żeby pokazać jakiś kształt, który będzie przypominał, będzie naprowadzał, ewentualnie stworzyć kształt, który będzie kreować jakąś, powiedzmy, świadomość o czymś, na przykład znaki drogowe. Nie wszystkie dokładnie opisują graficznie swoje znaczenie, ale przez to, że są szeroko używane albo po prostu, że są odpowiednio opisane, że to sprawia, że one są czytelne. Ok, więc laptop mamy już zrobiony. I tak sobie jeszcze spojrzę na te wszystkie piktogramy, czy one trzymają spójność. Te są trochę luźniejsze, więc ewentualnie można je zmniejszyć, żeby w relacji z pozostałymi piktogramami, żeby nie wyglądały na takie puste, bo tutaj jest faktycznie więcej linii. I przejdźmy dalej. Co by to? Aha. Na stronie internetowej na przykład, czy w aplikacji jest też jakaś zakładka z kontaktem do dewelopera albo do firmy, na której stronie akurat jesteśmy. I na przykład potrzebny jest piktogram do formularza kontaktowego i tym piktogramem będzie oferta. Rysuję sobie mniej więcej kształt prostokąta, który może imitować kopertę i do tego, używając środka, rysuję sobie przyciągania do środka, rysuję sobie trójkąt. Trochę dalej. I przeciągając za prostokąty na bok, i trzymając wciśnięty klawisz Ctrl, tak żeby zachował tą samą wielkość przy pierwszym stopniu przesunięcia. I klikając w prawy klawisz powielam ten obiekt, przesuwam go sobie wyżej. Ten pierwszy przenoszę na wierzch. I to jest niewyrównany rozkład, tylko momencik. Ja też używam skrótów myszowych. Tak, uporządkowanie. I przenieść na wierzch warstwę. Nadaję mu wypełnienie białe i w tej chwili mamy taki oto kształt koperty. No jest troszkę za dużo dla mnie, więc możemy ją trochę zmniejszyć. Jest gotowa. Gdyby na przykład ktoś chciał, nie używając żadnej trzymki, na przykład narysować sobie znak małpy do formularza kontaktowego, można w ten sposób to zrobić. Używam teraz narzędzia do rysowania kół, okręgu. Elipsy i wykorzystam sobie jej kształt do narysowania małpy. Potrzebuję okręgu, który będzie miał średnicę tych trzech i ustawiam go sobie w środku tego pierwszego. Ten usunowanie jest mi potrzebny. Ten tak samo jak poprzednie rozłączam, przekształcam w krzywę, rozłączam krzywą, usuwam niepotrzebne punkty. Tutaj to samo, przekształcam w krzywą, rysuję sobie tutaj punkt, który mi się przyda roboczo. Dodatkowy punkt, zaraz się okaże dlaczego. Zaznaczam ten, który wybieram do rozłączenia. Na bezpieczeństwo, żeby zaznaczyć oba. I w ten sposób mamy
kształt małpki. Dodatkowo jeszcze, żeby całość była ze sobą złączona odpowiednio, zaznaczam te dwie krzywe teraz i łączę je w ten sposób. I zaznaczam te dwa punkty, w których kończyła się pierwsza i zaczynała kolejna, żeby je połączyć, ale one już zostały połączone. Moment, teraz zobaczymy. Tu. Obiekt. Połącz, przepraszam. Nie złącz krzywe, tylko połącz. I zaznaczam oba punkty. Zaznaczam, klikam w opcję złącz dwa węzły, tak żeby połączyć tą krzywą w jedną. I zobaczmy, jak ona się zachowa, jak usunę ten kształt, ten węzeł. Została praktycznie w tym samym miejscu. Cała krzywa, a uzyskała też jakąś taką dodatkową płynność, bo w tej chwili tak jakby to miejsce połączenia tych dwóch krzywych sprawiało, że ten mniejszy zakręt jest nienaturalny jakby. To już jest trochę bardziej łagodnie. Grupuję. Troszkę zmniejszam, żeby ciekawiej wyglądało. I jest piktogram mapki. Zgrupowane. OK. W formularzu kontaktowym też może być potrzeba dodania załącznika. Więc żeby narysować taki spinacz na przykład, który będzie symbolizował załącznik, rysuję sobie prostokąt taki mniej więcej, może troszkę dłuższy. Nadam mu zaokrąglenie narożników maksymalne, przeciągnę to tak bezwiednie w górę, żeby wszystkie zastosowały się maksymalnie, bo one mają tutaj wartość 73 mm, ale faktycznie nie mają promienia 73 mm, aczkolwiek gdybym rozciągnął ten prostokąt, powiedzmy w ten sposób, to widać wtedy, że one się zmieniają, że już w tej chwili nie mają, a nie, on się proporcjonalnie rozciąga. W każdym razie ta wartość też jest uzależniona od wielkości obiektu, którym są zaokrąglone rogi. Akurat w tym przypadku podejrzewam, że wartość, ona ma tutaj 14 mm wysokości, to około 7-8 mm by wystarczyło. Dla testu zróbmy 6. Po 6 i widać, że on już wraca jakby do kształtu prostokąta, coraz mniej, a jeżeli będą 7, to też jest już prawie, bo widać, że te dwa węzły są jeszcze tutaj, a nie jeden, więc minimum 8 tak dla pewności. No w każdym razie zaokrąglone maksymalnie rogi w tym prostokącie i zrobię sobie obrys, tylko że tym razem zewnętrzny, i zrobię sobie go w dwóch krokach. I obiekt rozłącz grupa obrysu. I teraz tak. Mamy kształt, który będzie tutaj przechodził wyżej. Rozgrupuję sobie jeszcze te dwa obrysy w ten sposób i przekombinowałem coś w moment. Za dużo obraz zrobiłem. Nie o 5, tylko zrobimy o 2,5. Tak, teraz będzie dobrze. Rozłączam, rozgrupowuję i dosuwam sobie. To będzie wtedy prowadzone w ten sposób, tu i tu wyżej. O tak. Dobrze. I tak, rozłączam sobie, przekształcam sobie w krzywę ten obiekt, rozłączam krzywą w tym miejscu, to nie ten węzeł, usunę sobie ten węzeł i dalej będę potrzebował tego obiektu, czyli mogę sobie przekształcić go w krzywę i w tym miejscu rozłączyć. Tak.
I idąc dalej, ten sam też, ten też rozłączam krzywą, rozłączam, przekształcam w krzywą, rozłączam krzywą i usuwam te części ścieżki, które mi się nie są niepotrzebne. Dla pewności sprawdzę jeszcze, jak te węzły na siebie nachodzą, bo one mogą być różne przy tych obrysach. No i ogólnie z grubsza kształt spinacza już jest. Jest troszkę za wąski chyba, więc mogę go troszkę rozciągnąć, ale najpierw połączę. Zaznaczam całość, obiekt, połącz. I te miejsca, w których stykały się te krzywe, zaznaczam te punkty, te węzły, je ze sobą połączę. Potem zaznaczam całość, używając narzędzia do edycji kształtu. Zaznaczam część tych węzłów i przeciągam sobie w ten sposób. Wyszedł troszkę za duży. Można byłoby go poprawić. Z tym, że musiałbym go zrobić teraz od nowa. Ale zrobię, nie ma sprawy. Prostokąt. Jeszcze raz. Jest trochę za gruby, za wysoki wyszedł. I to samo. Zastosuj. Rozłącz. Tak, tak, tak. Dobrze. Rozłącz węzły. Rozłącz krzywą. Tą też rozłączę w tym miejscu. To jest analogiczne do tego, co robiłem wcześniej, tylko teraz poprawiam po prostu, bo wyszedł ten rysunek nie taki, jak trzeba. Dobrze. Zmieniam. Łączę wszystkie te obiekty zaznaczone ze sobą. Łączę węzły. I teraz ten spinacz wygląda fajniej. Okay. Odwracam go sobie, żeby był fajniejszy efekt. Dobrze. Jest gotowy. I powiedzmy, że chcemy rozdzielić w tym formularzu kontaktowym, żeby w jednym miejscu można było dołączać zdjęcia, a w innym inne dokumenty. Do innych dokumentów będzie spinacz, a do zdjęć na przykład zrobimy taki zarys, zarys aparatu. No, jest też dość prosty. Użyję sobie do tego tak naprawdę trzech, maksymalnie czterech obiektów. Do tego kółko wyśrodkowane, ewentualnie do tego jeszcze rysunek tutaj takiej migawki, nie migawki, tylko lampy. Ale jeszcze zaokrąglę tutaj trochę rogi. Zobaczę jeszcze, jak to okrągla rogi w tym piktogramie. 2,5, tak? Tak, 2,5. No tutaj też dam sobie 2,5 w ramach spójności z pozostałymi rysunkami, żeby to zaokrąglenie też było takie samo. Wyciągnę sobie ten kształt wyżej, zmienię jeszcze ustawienia, bo się proporcjonalnie zmienia razem z rozmiarami obiektu. I może troszkę niżej połączę te dwa obiekty, używając narzędzia do spawania. No i w ten sposób mamy piktogram, który symbolizuje aparat miejsca, gdzie można dodać zdjęcie. Ze specjalną dedykacją dla Ady. Okay.
No i w ten sposób stworzyliśmy grupę piktogramów, która owszem nie jest kompletna, do tego można byłoby dorobić jeszcze inne piktogramy, piktogram takiego samolotu do wysyłania, który znamy z komunikatorów przy wysyłaniu wiadomości, piktogramy strony domowej, czy taki domek, pomoc ze znakiem zapytania, zegar na przykład w miejscu, gdzie jest określony termin realizacji zamówień, i tym podobne głośniki. Jeszcze masa różnych innych pomysłów, zależnych od możliwości zastosowania. Natomiast w gruncie rzeczy polecam pamiętać o tym, żeby zaplanować sobie w jakiś sposób tą pracę, zakładając, że wszystkie rysunki będą miały powiedzmy określoną grubość linii konturu. I nie zmieniać jej, tak żeby wszystkie obok siebie były podobne do siebie, w podobnym stylu narysowane, żeby nie były mocno szczegółowe, bo wtedy całość będzie zaciemniona, czytelność wtedy maleje i cały piktogram jest w zasadzie bez sensu zrobiony, więc lepiej zrobić mniejszy rysunek, mniej szczegółów i ewentualnie poświęcić miejsca na przykład na jakiś dodatkowy opis. Bo niektórych rzeczy po prostu nie da się pokazać takim prostym rysunkiem, a piktogram na przykład jest potrzebny. Ja ze swojej strony pokazuję, dziękuję. Jeżeli Państwo mają pytania, proszę pisać, proszę dawać znać. Będziemy odpowiadać, a na tą chwilę przekazuję głos Sylwii.